tym momencie posiłkowałbym się wynikami badań GfK Consumer Life, pokazujący, że nabywcy w Polsce jesteśmy coraz, jako nabywcy w Polsce jesteśmy coraz bardziej świadomi. Prawie 40% z polskich konsumentów deklaruje, że przed zakupem czyta etykietę. To oczywiście idzie w parze z kolejnym trendem, czyli rosnącą świadomością tego wyczulenia na produkty z tak zwaną wartością dodaną, czyli na przykład wyprodukowane w sposób zrównoważony. To też jest szeroka definicja, to też jakby tutaj nie czas i miejsce. I ten wątek, o którym tutaj już panowie rozmawiali, czy dbanie o swoje zdrowie. Może jest trochę w sprzeczności z tym, że tyjemy, ale mimo wszystko jest pewien rozdźwięk, jakby jak to społeczeństwo się zmienia. Z jednej strony tyjemy, a z drugiej strony jest ten obszar tych ludzi coraz bardziej świadomych, którzy dbają o zdrowie. I teraz tak, jak państwo reagujecie też na te elementy związane z tą krótką etykietą, umownie mówiąc, i powiedziałbym, że nie jest to łatwe przy takiej ilości kategorii produktowej i tych set produktów, które państwo sprzedajecie na polskim rynku. Absolutnie, zgadzam się, a to jest bardzo fajny temat, tak? I temat bardzo szeroki, więc ja tylko zaznaczę kilka wątków. Jeden to jest absolutnie, oprócz walki z otyłością, która jest jednym z ważnych wyzwań, to jest też walka z marnowaniem żywności, czyli żeby się nie marnowała. I to jest też jedno z większych wyzwań po stronie producenta, jak kształtować, jak edukować konsumentów. Tutaj też mamy bardzo fajną inicjatywę przez winiary o inspirowaniu do gotowania i niemarnowania żywności. Bardzo fajny program. Mamy fajny portal winiary.pl, który miesięcznie 2 miliony konsumentów odwiedza, 7 tysięcy różnych przepisów, więc świetna platforma do tego, żeby rzeczywiście aktywnie wpływać na świadome również decyzje o dbania o to, żeby nie marnować żywności. Ale również kolejny etap to jest w ogóle szeroki aspekt dbania o planetę, otoczenie. I to jest temat, który coraz ważniej i wyżej jest na agendzie wszystkich, począwszy od konsumentów, którzy są coraz bardziej świadomi. I to jest temat, przed którym absolutnie nie da się uciec, nie można uciec i wszyscy, że powiem, muszą tutaj wspólnie działać o to, aby ten impact na otoczenie był coraz mniejszy. I tutaj też bardzo dużo inicjatyw jest z jednej strony od strony korporacyjnej. Dbamy o to, aby nasza flota była niskoemisyjna i to już dzisiaj mówimy o 800 samochodach niskoemisyjnych. Kolejny element to jest to, co robią marki, tak? Czyli jak marki się angażują w uświadamianie, edukowanie, czyli chociażby kawa, Dolce Gusto, Nespresso, cały recykling kapsułek. I to są inicjatywy, które robimy jako marka, ale również z partnerami handlowymi. Dużo fajnych inicjatyw, które tutaj się dzieje. Ale też to jest moment, w którym powinniśmy działać poza podziałami, nie? Bo to jest element, który nie jest, to jest maraton, tak bym powiedział. To nie jest wyzwanie na dzisiaj i jutro, to jest wyzwanie do przodu i wszystkich na lata. I tutaj mamy też fajne przykłady, gdzie jesteśmy członkiem Paktu Plastikowego, gdzie wspólnie pracujemy nad rozwiązaniami obiegu odtwarzalnego i wiemy, że to jest duże wyzwanie, bo wprowadzić produkt, który jest w pełni recyklowalny, to jest jedno, ale z drugiej strony cała infrastruktura, która potem ten produkt od konsumentów po spożyciu w stanie jest zebrać i zutylizować, to jest totalnie inne wyzwanie, ogromne wyzwanie, które mamy. Ale również współpracujemy z różnymi producentami, jak jest fajna inicjatywa Reflex, gdzie PepsiCo, my pracujemy nad tym, jak rozwiązania recyklingowe przełożyć już na praktyczne rzeczy dla konsumentów. Więc dużo się dzieje, ale to jest bardzo ważne takie trzy aspekty, które poruszyłem. No i pewnie ostatni, który można jeszcze tutaj dołożyć, to jest jakby wpływać, edukować się poprzez system znakowania produktów. To jest oczywiście jeszcze dużo dyskusji, ale są już dobre praktyki, które bardzo dobrze zostały przez konsumentów przyjęte na innych rynkach. My jesteśmy po sierpniowym badaniu konsumenckim wspólnie z jednym z naszych partnerów detalicznych, gdzie mówimy o tym, jak system Nutri-Score może wpływać pozytywnie na zdrowe, lepsze wybory. I to jest znowu ten element, gdzie
edukacja i świadomość to jest ten bardzo ważny element, na który musimy postawić. I ja w to mocno wierzę. Regulacje regulacjami, ale dzisiaj tak naprawdę każdy z nas musi dokonywać tych lepszych wyborów. Na tak, ale jakbyśmy zaczęli to pytanie właśnie od tego badania konsumenckiego, tak? No to jest obiektywnie widzimy, że ta dynamika tej świadomości bardzo wyraźnie rośnie. Ona nie jest liniowa, ona jest więcej niż liniowa i to przyspieszenie widzimy w ostatnim momencie. Zresztą też naturalnie to, co się dzieje za oknem przysłowiowe, to bardzo pomaga, żeby być na tym wyczulony. Ale i tak wielu młodych konsumentów pozostaje nieufnych wobec dużych producentów. Wolą kupować od mniejszych marek albo lokalnie. Teraz jest pytanie, jak Nestle zamierza na to odpowiedzieć, bo te pokolenia Z i Alfa to będą w najbliższych dekadach, to będzie większość konsumentów. Czy Nestle ma plan, żeby przynajmniej częściowo dla tych właśnie odbiorców no trochę wykreować się na nowo? Czy to będzie jakaś gwałtowna zmiana, czy stopniowe przekształcenie bazujące na tych markach, które już są znane? Jak pan to widzi? Mamy silne, dobrze rozpoznawalne marki, które konsumenci uwielbiają i jest absolutnie na czym budować. No, to nie jest potrzebna transformacja, wprowadzenia totalnie nowych marek, nowych produktów, ale tak naprawdę transformacji też i sposobu komunikacji, interakcji z młodym pokoleniem. I to jest bardzo ważny element. To jest dzisiaj pokolenie, które dzisiaj mówimy, pokolenie internetowe. Zupełnie inaczej nadaje, zupełnie inaczej odbiera. Komunikaty, które dostaje, to zbiera przede wszystkim ze mediów społecznościowych, z urządzeń mobilnych. Dzisiaj już ponad 60% kupujących używa urządzenia mobilne, więc to jest jakby totalna zmiana sposobu komunikacji. Więc to jest jeden z elementów bardzo istotnych, że duzi producenci, którzy budują marki, muszą zmienić, nauczyć się nowego sposobu komunikowania z młodym pokoleniem. To jest bardzo ważna rzecz. Jak to dobrze zaadresują, no to myślę, że jest też dużo fajnego kontentu, którym można te serca młodego pokolenia ująć. A tu to są te ważne elementy też, o którym mówicie. Tak? To jest dzisiaj, czy marka to jest marką, w którą wierzę, tak? Która mnie kręci. Czy marka ma jakiś szczytny cel, misję, dbanie o planetę, jakieś inne cele, które pozytywnie wpływają na otoczenie. To będą bardzo ważne elementy wyboru i jeżeli marki nie będą w stanie zmienić sposobu komunikacji, nie będą miały tego swojego, tak jak mówimy po polsku, to będzie wszystko jedno, co komunikują, skoro nie potrafią znaleźć sposobu. Będą ubogie, absolutnie, absolutnie tak. Ja chciałem wrócić jeszcze raz do naszych galopujących cen. Myślę, że ostatni rok można postawić też, że wszystkie kategorie wzrosły bardzo wyraźnie, a część skokowo. A prawie wszystkie skokowo wzrosły. No, kakao, mleko, cukier, mąka, tak możemy sobie tutaj wymieniać. Jednocześnie znowu trochę jako bankowiec, który widzi wyniki firm, postawię tezę, że podwyżek kosztowych to dużo w firmach nie ma już. Więc to jest tak, że te koszty po prostu trzeba zrobić, trzeba transmisję na kolejne elementy łańcucha, ostatecznie na konsumenta. Państwo oficjalnie komunikujecie do rynku, że w tym roku będziecie podnosić ceny swoich produktów. I tu chciałem spytać jeszcze raz o to, tak pogłębić to pytanie o tą elastyczność cenową produktów. Jaką skalę podwyżek uważa pan, że konsumenci na polskim rynku spożywczym są w stanie zaakceptować? No, to jest bardzo trudne pytanie. Nie ma łatwej, jednoznacznej Wszyscy odpowiedzi. Wszyscy sobie to zadają, tak, panie prezesie. Oczywiście. Staramy się tak uporczywie, uporczywie słuchać ludzi, którzy w tej branży siedzą, tak, żeby to próbowali się z nim zmierzyć. Ja pewnie odpowiem, może nie naokoło, ale znaczy elementy, które są ważne, bo to jest kilka elementów, które zawsze trzeba połączyć. Tak? I jeden coraz, myślę, taki istotniejszy, ta elastyczność cenowa, można powiedzieć, wszystkie dane, które są historyczne, nasze doświadczenia, można powiedzieć, zaczynają być passé. Bo kategorie produktów zaczynają pracować w zupełnie nowych miarach cenowych, których większość z nas nie znała. Więc to jest duże pytanie, jak ta elastyczność cenowa w nowym otoczeniu, gdzie cała kategoria jest zupełnie na innym poziomie cenowym, będzie się zachowywać. Bardzo ważnym elementem tutaj będą te tak zwane krytyczne punkty cenowe. Tak? Czy produkty przekraczają przysłowiowe 10 zł, 20, 30, to mogą być elementy, które mogą wpływać znacząco na postrzeganie, na wybory.
I tu też będzie bardzo ważna rola producentów, jak ten portfel dobrze zracjonalizować, aby te krytyczne punkty cenowe, jeżeli mają znaczenie, że tak powiem, zabezpieczać, a z drugiej strony, jak dostarczać wartości dodanej, aby cały czas ta siła konsumencka nam nie zgasła. To jest mega duże wyzwanie. Są kategorie, które będą napędzane bardzo mocno promocjami, więc prawdopodobnie też zmienią się strategie promocyjne w wielu kategoriach, które też będą szukały być może wielu rozwiązań takich smart dla kupujących. I to jest pewnie nowe otoczenie, w którym będziemy się poruszać, więc dużo zmiennych, pewnie dużo będzie zależało od tego, gdzie kategoria w ogóle będzie, jak będzie intensywność promocyjna, innowacyjna. Bo jeden element, który chciałem podkreślić, oczywiście będziemy w czasach, żyjemy w czasach, w których ta siła nabywcza będzie słabsza, tak? Ale to tak jak był również COVID, tak? Można powiedzieć był, ale cały czas jest z nami, tylko trochę jest inaczej na naszej agendzie dzisiaj umiejscowiony. Ale tam też były racjonalne wybory i też były produkty wybierane, które są pierwszocenowe, ale też bardzo, bardzo mocno się rozwijały produkty premium, które dostarczały tej wartości dodanej. I zawsze będzie na to miejsce, nie? To jest kwestia, jak ta wartość dodana będzie postrzegana przez kupującego na koniec. Ale tak jak pan powiedział, że ilość zmiennych jest dużo tak. większa niż historycznie my w tej naszej 30-letniej przygodzie z gospodarką wolnorynkową mieliśmy do czynienia, po pierwsze, i też jesteś na etapie tego rozwoju gospodarczego, tak, no bo trudno wyciągać analogię z kryzysu tam początku transformacji, czy potem rubla z lat tych przełomu 90. i 2000. I tak dalej, więc menedżersko wyzwanie, no, nie tylko dla branży spożywczej, tylko myślę, że dla każdej. Ciekawe czasy. Ceny rosną, bo rosną koszty. Ale czasami jest tak, że po prostu jakiegoś komponentu nie ma. Nie ma, rwą się łańcuchy dostaw. W takiej firmie jak międzynarodowy koncern Nestle, to musi mieć znaczenie. Jak duży jest ten problem, bo ostatecznie kończy się brakiem towaru na półce. To jest olbrzymi problem. Dzisiaj myślę, że w wielu kategoriach czy w wielu segmentach zaczynamy rozmawiać o tym, że nawet nie jest na tyle dużym wyzwaniem presja inflacyjna, jak niedobory, tak? I to jest dzisiaj rzeczywiście wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć, tak? I oczywiście jest kilka trudnych decyzji, które można po drodze rozważać i podejmować. Chociażby pierwszym jest racjonalizacja portfela, tak? I to jest też obszar, którego dotykamy. I aby zabezpieczyć dostępność top sellerów, zmniejszamy intensywność bądź zakres wprowadzania innowacji, bądź redukujemy też szerokość portfela, aby mieć pełne moce produkcyjne na te podstawowe produkty. To jest jakby jeden taki aspekt racjonalizacji. Z drugiej strony no, korzystamy też z tego benefitu, że jesteśmy koncernem globalnym, więc mamy możliwość zawierania długoterminowych kontraktów. Chociaż dzisiaj to jest wyzwanie, bo dzisiaj nikt nie chce się długoterminowo wiązać, ale to jest jeden z kierunków na stabilizację, czy na trochę większą przewidywalność. To też dzielimy się dobrymi praktykami między różnymi rynkami, ale też jeżeli jest taka konieczność, szukamy wspólnie z działami R&D, alternatywnych surowców, jeżeli widzimy, że jest deficyt i długoterminowo będzie produkt niedostępny, szukamy alternatywnych surowców, więc to są te kierunki, które podejmujemy. Bo ja rozumiem, że na czasy niepewności nie ma scenariusza, trzeba mieć wiele scenariuszy. Absolutnie. Jak stanie się to, to zrobimy to. Jak stanie się tamto, to zrobimy tamto. Tak. Tylko i wyłącznie praca na scenariuszach to jest coś, co dzisiaj mamy, można powiedzieć, w naszym DNA. Thank you.